pomyślałbym, że naprawdę zacznę terapię na poważnie. Że się w nią zaangażuję i że będę chciał ją skończyć. Nigdy nie pomyślałbym, że na terapii, i to w dodatku jeszcze terapii przeprowadzanej grupowo, będzie mi się podobać i że będę chciał z niej naprawdę korzystać, że będzie mi się na niej podobać coraz bardziej z dnia na dzień. To są wszystko nowe doświadczenia w moim życiu. Nigdy nie pomyślałbym, że znajdę w sobie tyle pokory, żeby spojrzeć na swoje życie tak, jak robię to teraz. Na swoją, owszem, przeszłość, ale nie mogę wyrzekać się tego, że ta przeszłość jeszcze bardzo długo będzie oddziaływać na to, co tu i teraz. I nie ma w tym nic złego. I nie chcę wcale planować, ile czasu ten wpływ będzie widoczny. To nie ma znaczenia. Bo ważne jest tu i teraz. Czy miałem jakieś obawy, zanim tutaj trafiłem na terapię? Czy miałem jakieś wyobrażenia, w ogóle z czym przyszedłem tutaj? Co mną kierowało? Czy zastanawiałem się nad tym, czy będę musiał być gotowy na konfrontację z czymś nowym? Ten film ma drugą, całkowicie nieocenzurowaną wersję dla wspierających. Fundacja Przemocnie nie jest dotowana przez Rzeczpospolitą Polską ani Unię Europejską. Utrzymuje się wyłącznie dzięki dobrowolnym wpłatom naszych odbiorców oraz klientów. Dlatego, jeżeli doceniasz naszą twórczość i chcesz mieć dostęp do bogatego archiwum naszych dotychczasowych filmów, zostań wspierającym. Kliknij w Wesprzyj i uruchom subskrypcję za jedyne 30 zł miesięcznie. Wspierając kanał, będziesz miał też dostęp do rozszerzonych, nieocenzurowanych i bardziej osobistych wersji naszych filmów i innych informacji, które podajemy do wiadomości publicznej. Jeżeli któryś nasz film wyjątkowo Ci pomógł, bądź przypadł do gustu, kliknij w Podziękuj i wybierz jedną z czterech kwot, za którą wykupisz możliwość podziękowania nam w specjalnie przeznaczonym do tego komentarzu. W obu przypadkach kieruj się instrukcjami, które wskazuje Ci serwis YouTube. Są bardzo proste i czytelne. Dziękujemy. 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 Na terapii uczy się nas o tym, że motywacja może być zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna. Chyba nie trzeba tego jakoś specjalnie tłumaczyć, na czym polegają różnice. Motywacja zewnętrzna to wszystkie czynniki, które rzeczywiście pochodzą z zewnątrz, ale które opierają się moim zdaniem, a przynajmniej w moim odbiorze i w moim przypadku, na strachu, na lęku, na obawie. Wiedziałem, że muszę pójść na terapię, udać się na nią, bo bałem się zostać sam. Nie chciałem tego. To jest motywacja zewnętrzna. Również czynnikiem zewnętrznym będą wszelkie prośby bliskich mi osób, narzeczonej, mojej mamy, sióstr, prośby o to, żebym się na taką terapię skierował. Motywacja wewnętrzna natomiast opiera się na prawdziwej, realnej, żywej chęci zmiany życia. To znaczy, nieważne jak będzie wyglądała Twoja zewnętrzność, Ty i tak wiesz, dokąd się kierujesz, dlaczego, po co i wiesz, że jesteś zmobilizowany do tego, żeby ten swój cel osiągnąć. Ponieważ zależy Ci wreszcie, pierwszy być może raz w Twoim życiu, zależy Ci na sobie samym. I nikomu na Tobie samym nie może zależeć bardziej niż właśnie Tobie. Bo inaczej mówimy o bardzo niezdrowych, niewłaściwych proporcjach. Nie ma od tego wyjątków. Kiedy zaprzepaszczałem swój czas i możliwości rozwoju, możliwości, których już nigdy w dokładnie takim kształcie, które już nigdy dokładnie w takim kształcie do mnie nie przyjdą, kiedy prokrastynowałem, odpuszczałem sobie, lekceważyłem, sprzeniewierzałem się własnym wartościom. Przez te wszystkie lata, chcąc jednak być ze sobą i z Państwem szczerym, muszę stwierdzić jedno. Trawiłem w sobie bardzo bolesną myśl
myśl bolesną dla każdego alkoholika, dla każdego DDA, dla każdego toksyka, egocentryka. Trawiłem w sobie myśl o tym, że jakość mojego życia zależy naprawdę wyłącznie ode mnie samego. W jakimś sensie wiedziałem to zawsze. W jakimś sensie przeczuwałem, że będę musiał sięgnąć dna, nieważne jak bardzo sam siebie tym skrzywdzę i innych, chociaż o innych nie myślałem. Przeczuwałem to wszystko, bo świadomie czy nie, byłem przekonany, że inaczej to ja do niczego nie dojdę. To znaczy, że nie ma dla mnie innej ścieżki. Na moim życiu, mówię to poetycko, ale wcale nie poetyzuję tutaj żadnego etosu życia w cierpieniu, w bólu. Bardzo wcześnie na moim życiu położył się cień i on mnie zmagał. Zwyciężał nade mną. Wiedziałem, że muszę mu się poddać, bo tylko wtedy ja ten cień nauczę się wykorzystywać do własnych celów. Znaczy przez te wszystkie lata, kiedy sięgałem dna, aby nie rozpaść się na kawałki, trawiłem sobie myśl, że to też jest częścią mojego doświadczenia i to częścią niezbędną do tego, abym mógł nauczyć się doceniać to, co naprawdę wartościowe. To brzmi bajkowo, ale może nawet nie ma w tym wcale nic dziwnego albo wyjątkowego. Podświadomości się nie oszuka. Podświadomość jest bardzo czysta. Nieważne, czy się nią kierujemy, czy nie. To na zawsze jest. I wtedy właśnie czujemy zgrzyt, czujemy smutek, doświadczamy nieszczęścia, przechodzimy kryzys, kiedy nie reagujemy na to, co nam mówi podświadomość. W naszych wyobrażeniach, myślach, które mamy na jawie, możemy sobie tak to obtłumaczać, że podświadomości nie ma, że nigdy naukowo, empirycznie nie stwierdzono żadnych dowodów na istnienie takiej sfery ludzkiej psychiki. Ja mam do tego stosunek, w którym bardzo odchodzę od takiej psychologicznej nomenklatury. Nie jest ona dla mnie ważna, jest po prostu zbędna. To znaczy, że wyobraziłem sobie, że podświadomość jest i to mi zaczęło służyć. I dopiero wtedy zacząłem uczyć się dostrzegać jej elementy. Okazało się, że kiedy wpuściłem ją do domu, to ona naprawdę usiadła przy moim stole. Mogłem się jej przyjrzeć, wejść z nią w kontakt, porozmawiać z nią. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że drogi widzu, jeżeli oglądasz teraz, to wiedz, że nie ma przypadków. I twoja podświadomość doskonale zdaje sobie sprawę z tego, w jakim żyjesz kryzysie. Jak bardzo jesteś nieszczęśliwy, jak bardzo twoje życie odbiega od standardów, które przy zachowanych normalnych okolicznościach w przeszłości byłyby obecne w twoim życiu. Ale nie są. Podświadomość skierowała twoją uwagę, twoje zainteresowanie na serię relacji zamkniętego ośrodka terapeutycznego. Serię prowadzoną być może przez osobę, której w ogóle nie znasz, nie kojarzysz, którą natknąłeś się zupełnym przypadkiem. Ale zwróciłeś na to uwagę. To znaczy, że wiesz, że nie jest dobrze. Inaczej byś się tym nie zainteresował. I dalej nie słuchasz. I nie powiem, że to dobrze, że to źle, że to okej, że to nie okej. To jest twoje. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, jeżeli chcesz, to i tak to zrobisz. Ze mną czy beze mnie. A ja jestem po prostu zwykłym laikiem. W tym momencie wyłącznie taką rolę mogę przyjąć i chcę przyjąć wobec każdego odbiorcy tych moich
wynurzeń intelektualno-emocjonalnych. Egocentrykiem pozostanę do końca życia, ponieważ wyrosłem na egocentryka. W życiu tylko raz się wyrasta na kogoś, potem można uczyć się nad tym panować, rozpoznawać pewne elementy, kontrolować je, układać w innej hierarchii. Niczego nigdy nie da się do końca usunąć. Psychikę możemy modelować, ale nie pozbawimy jej wpływu tego, co było kiedyś. Prawdopodobnie dlatego, że jestem egocentrykiem, to miałem bardzo mało myśli o tym, co mnie tutaj w ośrodku czeka. Powiem nawet żartobliwie, że moim największym zmartwieniem było to, czy pozwolą mi wejść do ośrodka z moją ogromną walizką. Ogromną walizką, która jest w zasadzie symbolem miłości do mnie, miłości mojej narzeczonej i mojej mamy. Pakowałem w nią większość swoich ubrań, dużą część swoich książek, a także leków, różnych suplementów diety. Część wysłała mi narzeczona, część również dostałem od mamy, a jeszcze część także od młodszej siostry. Nie miałem żadnych wyobrażeń, również dlatego, że wiedziałem już, że to jest miejsce dla mnie. Już nawet nie miałem lęku, nie miałem obaw, nie miałem wyobrażeń. Po prostu wiedziałem, że to jest miejsce dla mnie. Tak jak powiedziałem, że przez wszystkie ostatnie lata żyłem z tą myślą, że muszę wreszcie zacząć coś ze sobą robić. Ale całe to nieokreślenie zakodowane w tych właśnie nieokreślonych zeńkach. Coś, jakieś, chyba, po prostu takie, że wiesz. Nie, życie ma być konkretne. Życie, nad którym trzyma się kontrolę, jest bardzo konkretne. Sprawuje się kontrolę. Tak jak zawsze biernie poddawałem się biegowi spraw dookoła mnie, co nie może być dobre. Tak wiedziałem, że będę musiał nauczyć się powoli przejmować kontrolę. Bardzo bałem się ponieść odpowiedzialność. Bardzo nie chciałem poświęcać czasu ani energii na naukę podejmowania, brania odpowiedzialności za różne aspekty mojego życia. Byłem przyzwyczajony do lenistwa, do prokrastynacji, do odwlekania wszystkiego na nieokreślone jutro. Nie było mi z tym dobrze. Mimo wszystko żyłem w ten sposób i starałem się dojść, złapać jakikolwiek pierwiastek miłości do samego siebie, żeby od czegoś zacząć. Tak jak powiedziałem, nie jestem profesjonalistą, nie jestem psychologiem, nie jestem psychiatrą, nie jestem terapeutą, nie jestem pedagogiem. Jestem po prostu laikiem w terapii, w pierwszej terapii w życiu. I oczywiście jestem też DDA, WEL DDD. Mówię to dlatego, że na temat pokrewieństwa pomiędzy DDA, DDD a alkoholikami znacznie lepiej, bardziej precyzyjnie, treściwie, konkretnie może wypowiedzieć się moja narzeczona Anna, która ma do tego słuszne predyspozycje, wiedzę akademicką, doświadczenie zawodowe. Natomiast związek pomiędzy DDA, DDD a byciem alkoholikiem jest dla mnie jasny. Jest jasne dlatego, że te cechy, te rysy, te skłonności, które nieuświadamiane, nad którymi człowiek nie przejmuje kontroli, z
zakładają się, doprowadzają do popadnięcia w chorobę nałogową, są dokładnie tymi samymi cechami, z którymi w życie dorosłe wchodzi właśnie dziecko z rodziny dysfunkcyjnej, również oczywiście alkoholowej. A ponieważ wszyscy jesteśmy DDA, o czym w ramach fundacji nagrywaliśmy filmy, tworzyliśmy filmy, ale też prowadziliśmy transmisje o tym, wstępne do programu pracy samemu nad sobą DD Detox, to można też zakładać, że niemalże wszyscy jesteśmy, bądź prawie jesteśmy alkoholikami, że prawie jesteśmy na drodze do tej choroby. Czy do jakiegokolwiek innego uzależnienia. Otóż kilka czerwonych lampek mi się zapaliło, jedna po drugiej. I zastanawiałem się, co ja tam robię, że to nie jest dla mnie cholera. No nie uda się. Chciałem, żeby było fajnie. Chociaż organizacja, stowarzyszenie, bez względu na tę formę prawną istnieje. Ja nie jestem twórcą, nie należę do twórców. Przychodzę pierwszy raz i już mam jakieś ale. A ja chciałem, żeby było lepiej, ale jaki ja w ogóle mam wpływ na to, co się tam dzieje? Mam tylko wpływ na to, co ja tam robię w ramach bycia swojego. Mówiłem na transmisji dla uczestników programu pracy samemu nad sobą DD Detox o zejściu z piedestału dziecka. Być może Anna też wklei ten fragment do tej transmisji dla Państwa. Bo to ciekawy, ważny fragment. Zejście z piedestału dziecka to takie moje osobiste określenie. Sam je ukułem. Zszedłem z piedestału bycia dzieckiem. To brzmi trochę tak paradoksalnie, bo z jednej strony piedestał, a z drugiej dziecko. Tak? Dziecko jest małe i jest jakby pod dorosłym albo za dorosłym. A tutaj mówię o piedestale. Tak, to jest piedestał bycia dzieckiem, bo to, czym dziecko różni się od dorosłego, to jest to, że się dziecko się sprzeciwia. I sprzeciwia się, buntuje, wyraża swój sprzeciw, złość, pogardę, niechęć w bardzo określonym celu. Po to, żeby zyskać uwagę, akceptację dorosłego, dorosłych. I im dłużej w tym rozumieniu tę postawę dziecka sobie trzymamy, tym bardziej ona się krystalizuje, wkomponowuje się w naszą jakkolwiek dorastającą osobowość i staje się takim ciężarem, z którego wynika całe nasze już w dorosłym życiu zgorzknienie. To znaczy to, że my narzekamy, że my na wszystko mamy odpowiedź, że my wszystko skrytykujemy, bo jesteśmy tak zajebiście mądrzy, tak oczytani, mamy taką wiedzę i takie doświadczenie, że we wszystkim znajdziemy dziurę i jeszcze będziemy się tym chełpić, że potrafimy tę dziurę znaleźć. I będziemy się chełpić tym, jakimi jesteśmy księżniczkami na ziarnku grochu, że te dziury nam przeszkadzają. I dokonała się we mnie zmiana. Znaczy, ja przeszedłem nad tym do porządku dziennego. Zostawiłem to za sobą. Jak to się stało? Dlaczego to zrobiłem? I po co? Pomogła mi w tym motywacja wewnętrzna. Szczera motywacja wewnętrzna. Pomogła mi w tym motywacja wewnętrzna, pomogło mi rozwijane przez wiele ostatnich lat, tak jak powiedziałem, zrozumienie tego, że jestem na dnie po to, żeby się od tego dna odbić i że cała jakość mojego życia zależy tylko i wyłącznie ode mnie. A nawet to, co nie zależy ode mnie, i tak będzie się jawiło nieporównanie lepiej, jeżeli wreszcie przejmę kontrolę stery nad tym, na co wpływ mieć mogę. To mi towarzyszyło w tej zmianie. I Anna wielokrotnie w różnych formach
przy różnych okazjach mówiła mi, wyrażała taką bardzo ważną treść do mnie, że dorosłość tym się różni od bycia dzieckiem, że w dorosłości sięga się po rozwiązania, się ich aktywnie szuka, akceptuje się je, wybiera się to najlepsze, najbardziej efektywne, bo dorosłość to oznacza też sprawczość, efektywność, kontrola właśnie. I te rozwiązania się realizuje, korzysta się z nich, idzie się dalej. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.